Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Zapraszam na jogi lates, na płaski brzuch. Ach, dzisiaj będzie dużo ognia na macie, także szykujcie się, ale będzie bardzo ciekawie. Będą same przyjemności, bo jakby miało być inaczej. Nie ma na co czekać. Maty rozłożone? No to let's go. Wow. Nasz jogi lates na płaski brzuch zaczniemy od pozycji klęku podpartego i od takiej rozgrzewki brzucha i kręgosłupa, czyli kocie, grzbiety, wdech, plecy wklęsłe, wydech, plecy okrągłe. I tak parę razy we własnym tempie. Zobaczcie, czego teraz najbardziej potrzebuje Wasze ciało, czy bardziej tych wklęsłości, czy bardziej tych wypukłości. A może potrzebuje takich krążeń całego tułowia, które też są bardzo przyjemne, ja je bardzo lubię i bardzo często właśnie w ten sposób zaczynam moje treningi. Jak się krążymy, to zawsze w jedną i w drugą stronę. Szukamy miękkości. Już tutaj wczuwamy się w nasz brzuch, bo to on dzisiaj będzie fajnie mocno pracował. Okej, zostańcie w pozycji neutralnej, wyciągnijcie prawe ramię do przodu, lewą nogę do tyłu, chwilę utrzymamy, ustabilizujemy tę postawę. Bardzo fajne ćwiczenie na zaangażowanie mięśni stabilizujących. Opuść rękę, opuść nogę i zrób to samo na drugą stronę. Nie zadzieraj głowy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Mocno wyciągnięte ramię do przodu, noga do tyłu. I z wydechem wracamy. Przejdź do klęku na piętach i z wdechem wsiądę do Was przodem, uklęknę. Wyciągnij się w jedną stronę, robiąc skłon. W jedną stronę, w drugą stronę. Mocno dociśnij biodra do pośladków, do pięt, pośladki do pięt. Oczywiście. I teraz przenosimy takim okrągłym ruchem po ziemi skłon do drugiej strony. I wracamy. I znowu ta miękkość, to otwarcie klatki piersiowej, to zaangażowanie pleców, naszego brzucha. Ostatnie powtórzenie. Wydech, przejdź do klęku. Już nie podpartego, wyciągnij prawą nogę do przodu i delikatnie pokołyszemy się, przenosząc ciężar ciała do przodu i troszkę do tyłu. Wyprostowane plecy, brzuch delikatnie napięty. I teraz zatrzymujemy się w klęku i staramy się kilka razy unieść, oderwać stopę od maty. Tutaj łapiemy balans. Już angażujemy nasze mięśnie stabilizujące. Jeszcze trzy takie powtórzenia. Dwa, jeden. Ok. To samo na drugą stronę. Druga noga. I pochylamy się delikatnie do przodu i do tyłu. Super, doskonale. I zostajemy w pionie. Troszeczkę przysuwamy stopę. I odrywamy parę razy. Podnosimy się, stabilizujemy nasze mięśnie brzucha. Wydech. Trzy. Wow. Dwa. I jeden. Super. Przejdź do klęku. Połącz ze sobą kostki, połącz ze sobą kolana i opuszczaj biodra w jedną stronę. Wróć do klęku i w drugą stronę. Możemy sobie pomagać rękami przy wstawaniu. Jeśli jest moc, to rąk nie używamy do pomocy. Jeszcze parę razy. Tak, tutaj też już zaczynają mocno pracować mięśnie brzucha. To nasz jogi lates, czyli połączenie ćwiczeń z jogi i z pilatesu, które naprawdę w tym duecie mają niesamowity ogień. Jeszcze dwa powtórzenia. Opuść biodra, podnieś się. Opuść biodra, podnieś się, przejdź do klęku, zadrzyj palce stóp, przejdź do pozycji psa z głową w dół. Wyciągnij się, wydłuż. Tak jest, doskonale.
weź wdech i z wydechem rolującym ruchem przejdź do deski, opuść biodra i wróć do psa z głową w dół. Jeszcze raz rolującym ruchem przejdź do deski, opuść biodra. To nasze brzuchy, nasze kręgosłupy bardzo lubią. I tutaj tak nie chodzi nam o pośpiech, nigdzie nam się nie spieszy. Każdą z tych pozycji przytrzymujemy parę chwil, żeby wczuć się w tę pracę naszych mięśni, żeby było nam po prostu dobrze. Wyciągnij biodra i jeszcze dwa takie powtórzenia rolującym ruchem. Przejdź do deski, chwilkę utrzymaj, opuść biodra, nie zadzieraj barków, wróć do psa z głową w dół, opuszczamy pięty i jeszcze raz rolującym ruchem przechodzimy do deski, opuszczamy biodra, delikatnie patrzymy do góry i wracamy do psa z głową w dół. Dobra, wsuwamy troszeczkę stopy do dłoni. Będziemy teraz łapać dłonią za kostkę i wracamy do deski. Pies głową w dół, łapiemy za kostkę i wracamy do deski. I powtarzamy tak parę razy. Ja chcę, żeby dzisiaj nasze wszystkie brzuchy spłonęły. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. Dajemy z siebie wszystko. Trening nie jest długi, za to bardzo skuteczny. Złap za kostkę. Jeszcze cztery takie powtórzenia. I deska. I złap za kostkę. I deska. I dwa razy. I ostatni raz. I deska. Ok, teraz zegniemy nogi w kolanach. Ale nie będziemy odkładać kolan, one są cały czas nad matą i będziemy robić z tej pozycji przeskok do deski i powrót. Przeskok i powrót. Przeskok i powrót. Nie blokuj ramion w łokciach, delikatnie skieruj łokcie na zewnątrz i takie drobniutkie przeskoki. Nie musimy się bardzo wysilać, a brzuch i tak płonie. Tak jest. Jeszcze chwila. Trzy i dwa i jeden i deska. Weź głęboki wdech na pożegnanie i z wydechem odepchnij się do psa z głową w dół. Chwilka odpoczynku. Tak, pies z głową w dół, odpoczynek. To lubimy najbardziej. To oznacza, że trening jest naprawdę dobry. Z wdechem jeszcze raz wrócimy do pozycji deski. Zegniemy nogi w kolanach, ale nie odkładamy kolan i będziemy robić boczne wykopy nogi, cały czas mając biodra i kolana uniesione nad matą. I tutaj też nie spieszymy się, ładnie wykańczamy każdy ruch. I już czujemy, co się dzieje w naszych brzuchach. A w naszych brzuchach już prawie ogień. Jeśli już nie ogień, u mnie już ogień. Okej. Jeszcze chwila. Wyciągnij nogę, wyciągnij ramię. Nie opuszczaj bioder. Walczymy do końca, kochani. To jest nasz Yogi Lates. Na płaski brzuch, na mocny brzuch, na mocne mięśnie stabilizujące naszą sylwetkę, podtrzymujące nasze kręgosłupy. Ćwiczymy dla naszego zdrowia, dla urody, dla lepszego samopoczucia, dla energii na każdy dzień. Jeszcze chwila. I jeszcze raz na każdą stronę. Wyciągnij nogę, wyciągnij ramię. Druga strona. Wow, dobra. Zostajemy chwilę w klęku, nie opuszczaj kolan. Na zakończenie wyskakujemy do deski i pies z głową w dół z wydechem. No to było bardzo dobre. Weź głęboki wdech i wydech, wdech i wydech. Teraz z pozycji psa z głową w dół będziemy przechodzić do deski, jedną nogę kierujemy do dłoni.
Ok, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. I jeszcze parę takich powtórzeń. Ach, to brzuchy to uwielbiają, ale jak biodra, jakie to jest uelastycznienie również naszych bioder, naszych pachwin. Same przyjemności, można powiedzieć. I jeszcze 6 powtórzeń przed nami. 6 i 5, 4, 3, 2 i 1. Super. Przejdź teraz stopami do przodu, opuść biodra do malasany, złącz dłonie na wysokości klatki piersiowej. Chwilkę odpoczniemy, żeby przejść do kolejnego ćwiczenia. Jesteście gotowi? Dobra, opuszczamy biodra, zrobimy pozycję nawasany, wyciągnij nogi, wyciągnij ramiona i z pozycji okrętu będziemy schodzić nisko do półokrętu i wracać do właściwego okrętu. Czyli dół i górę, dół i górę. Powtarzamy we własnym tempie. Jeśli jest nam ciężko, możemy zgiąć nogi w kolanach i sobie pomagać właśnie zgięciem przy wejściu na górę. Mocne ćwiczenie, mocne zaangażowanie mięśni brzucha, ale walczymy do końca. Jeszcze chwila. Wydech. Tak jest. Wydech. I 6, 5, 4, 3 i 2 i 1. Przytrzymaj pozycję okrętu. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Opuść tułów. Przesunę się trochę do środka, wyciągnij nogi do góry, ręce za uszy i teraz z wydechem będziemy opuszczać jedną nogę, zbliżamy łokieć do przeciwległej. I wracamy nogami do pionu, nogi mogą być delikatnie zgięte. I wydech, mocne brzuchy, mocne skosy. I wydech. Wydech. Doskonale. Jak Wam jest? Jak jest Waszym brzuchom? Chyba tak samo jak moim, bo u mnie to już jest naprawdę petarda w brzuchu. Petarda taka ogniowa. Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Wydech. Także jeszcze tego ćwiczenia robimy 6 powtórzeń. 5 i 4 i 3. Super. 2 i 1. Wyciągnij nogi, opuść głowę, opuść ramiona wzdłuż tułowia. Postaw stopy na macie i sam wznos biodra. Chwila takiego odpoczynku, relaksu, rozciągnięcia. 3 i 2 i 1. Przejdź teraz do pozycji stołu odwróconego. Uniesiemy biodra i będziemy teraz dotykać przeciwległą dłonią do stopy. Wydech. Łapiemy równowagę, balansujemy, angażujemy mięśnie brzucha i ćwiczymy, dajemy z siebie wszystko. I wydech. 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 I jeszcze chwila. Wydech. Wow. 8. 7. Jest moc. 6. Dużo mocy. 5. Damy radę do końca. 3. I 2. I 1. Ok. Zostajemy w stole. I teraz będziemy przenosić biodra za ramiona, za dłonie.
trudne ćwiczenie, nasze takie na zakończenie, żeby dopiec wszystkie brzuchy. Wiem, że nie jest lekko dzisiaj podczas naszego jogi latesu, ale plus jest taki, że już jesteśmy blisko końca, że już teraz nasze brzuchy będą odpoczywać. Ach, będzie to bardzo przyjemny relaks. Ostatnie 4 mi dajcie powtórzenia. I 3. Wypchnij biodra. 2. I ostatnie. 1. Wróć do stołu, wypchnij biodra i opuszczamy. Okej, siadamy. Przejdziemy teraz do pozycji kobry. Połóż się na brzuchu. Rozstaw dłonie szeroko z wdechem. Wyprostuj ramiona, nie musimy ich prostować do końca. Z wydechem zbliż bark do maty. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze 2 powtórzenia. Wdech, wydech, wdech, wydech. Połóż się na brzuchu, złap za stopy. I z wdechem podniesiemy uda, podniesiemy klatkę piersiową i rozciągniemy przód naszego ciała. Wydech i z wdechem. Nasze wygięcie, nasze rozciągnięcie. Moc w plecach, tak? Teraz też to odczuwamy. I z wydechem opuszczamy. Wyprostuj nogi, połóż głowę na dłoniach, pozwól piętom swobodnie opaść. Kochani, zrobiliście super robotę, super mocny jogi latysowy brzuch. Przełóż głowę na drugą stronę, chwilkę odpocznij, oddychaj. Pogratuluj sobie tego, co właśnie zrobiłaś, zrobiłeś. Połóż dłonie przy klatce piersiowej, odepchnij się, przejdź do siadu wygodnego, na przykład skrzyżnego. Zrób skłon w jedną stronę, tak jak zaczynaliśmy ćwiczenie, w drugą stronę. Z wdechem przenieś ramiona do góry, złącz, opuść na wysokość klatki piersiowej po to, żeby powiedzieć 2 magiczne słowa. Jesteście gotowi? Jesteście. 4, 3, 2, 1. Mamy to. Woo, woo, woo. Kochani, dziękuję bardzo za nasz jogi lates na płaski brzuch. Jak się czujecie? Czy troszkę Wam dopaliło brzuchu? Jeśli nie, to ja mam rozwiązanie. Jeszcze raz włączamy filmik i robimy wszystkie ćwiczenia od początku. I to będzie taka prawdziwa moc dla zaawansowanych. Jeśli jest ok, to zachęcam do włączenia innych treningów. Ja już dzisiaj dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na macie. Czekam na Was na innych ćwiczeniach. Buziole, pa! Mua. Cześć! Podobają Ci się moje treningi i chciałabyś dać mi żelaznego kopa do dalszego tworzenia? Podaruj mi swoje wsparcie w formie super podziękowania. W jaki sposób zostawia się super podziękowania? To bardzo proste. Pod każdym moim filmem zobaczysz ikonkę serca. Jeśli jej nie widzisz, wystarczy, że wybierzesz ikonkę 3 kropek, a wtedy pojawi się opcja podziękowania. Gdy w nią klikniesz, otworzy się okno, gdzie możesz wybrać wysokość wsparcia, które od Ciebie otrzymam. Pamiętaj, żeby zostawić mi komentarz. Możesz napisać tam coś od siebie lub zadać pytanie. To co? Działamy? Woo!